proszę, kolejne pytanie. Jacek Czarnecki, Radio Z. Pytanie chyba do pana ministra zdrowia, takie bardzo szczegółowe. Biegacze mogą biegać bez masek. Co z jeżdżącymi na rowerach, bo spotkałem się z takim problemem dzisiaj rano, wychodząc do pracy. I druga sprawa, jeśli chodzi o tereny zielone, bo w rozporządzeniu są wyszczególnione, że na bulwarach trzeba nosić maski, a na terenach zielonych nie trzeba. A co jeśli jest bulwar nad Wisłą? Czy tam trzeba nosić maskę, czy nie trzeba? Szanowni Państwo, tutaj rzeczywiście chcemy przyjąć takie rozwiązania, które będą przede wszystkim chroniły populację. Wychodzimy tutaj od pewnej wykładni celowościowej i szukamy tych sytuacji, gdzie kontakt, gdzie noszenie maseczki najbardziej skutecznie ogranicza ryzyko transmisji. Oczywiście, że przypadki, które pan wymienił, uprawiania sportu, są z góry nastawione na to, żeby zdrowie promować. Natomiast w przestrzeni miejskiej zakładamy, że te aktywności sportowe jednak są obciążone ryzykiem zakażenia. I tutaj przyjęliśmy taką linię demarkacyjną, że to, co jest robione w przestrzeni miejskiej, jest zobowiązanie do noszenia maseczki. Również dotyczy to jazdy na rowerze. Natomiast w parkach, w innych terenach zielonych, oczywiście sugerujemy, że ten obowiązek nie jest konieczny, o ile oczywiście można zachować dystans. Tutaj bardzo ważne jest jednak stosowanie tych przepisów w dobrej wierze, bo oczywiście zawsze znajdzie się jakaś wyjątkowa sytuacja, która jest nałożeniem się kilku bądź kilkunastu warunków, w której będzie można wykazać, że takie ryzyko nie jest duże, więc maseczka nie powinna być noszona. Interpretujmy te przepisy w dobrej wierze. Intencją jest ochrona nas, intencją jest ograniczenie ryzyka zakaźnego. Oczywiście w przestrzeni miejskiej jest ono o wiele większe, w terenach zielonych mniejsze. Jeżeli chodzi o samą kwestię bulwarów, to polecam Państwu przynajmniej kilka dni temu wizytę na bulwarach wiślanych i jak wyglądały tam zgromadzenia młodych osób. Dlatego bulwary zostały usunięte z tej listy. Dziękuję.